drogie, ukochane, umiłowane pochwiczanki. Tam za oknem szaleje burza, burza na morzu szaleje, wiatr wieje. Te fale to się rozbijają o dziób statku z hukiem. Tam szaleje burza, tak jak u was, drogie pochwiczanki, szaleją emocje. U was, drogie pochwiczanki, te emocje to są gorsze niż fale na morzu, bo bujają wami tak, że to nieprawdopodobne równowagi nie można utrzymać. A to, kochane, chodzi o to, żeby znaleźć sobie taki port, taki zaciszny port i w tym zacisznym porcie zakotwiczyć się, czyli przy nabrzeżu przywiązać się do tego, do tego słupka, taką linką. No, jak to się nazywa, nawet wam nie będę mówił. Chodzi o to, drogie panie, że nie da się wsiąść na statek, jak szaleje burza, statkiem buja, to nie da rady. I podobnie, drogie panie, jak długo wy jesteście dumne z tego, że wasze emocje są silniejsze od wszystkiego innego, to macie bardzo małą szansę, żeby na statek po trapie dostał się do was ten rozum na przykład. O, na przykład rozum, żeby rozum, mimo że macie pod dostatkiem inteligencji, to ten rozum nie może się dostać. Z jednym, jedynym wyjątkiem. Jeden wyjątek, że niezależnie jak buja statkiem, niezależnie jak wieje wiatr, to może podpłynąć łódka motorowa i zabrać pilota. Jak statek wypłynie z portu, ale to wpierw ten pilot ma wsiąść na statek i ten pilot wsiada na statek w zacisznym porcie. I drugie panie, proponuję, żebyście zaczęły od uspokojenia emocji, od wyciszenia się, od podejścia do tematu na spokojnie, na luzie. A wtedy istnieje szansa, że jak wypłyniecie z portu na szerokie wody, to będzie dużo, dużo przepięknych przygód. Pozdrawiam.